Wszystkie mamy zadowolone? No nie do końca, no wie. Nie każdemu się uda złowić rybę. Jest to naprawdę trudny zbiornik. Bardzo was proszę, nie załamujcie się tym. Tu naprawdę tydzień temu były zawody naprawdę prawdziwych zawodowców. I ci prawdziwi zawodowcy też schodzili bez ryby. A więc jest to trudny zbiornik, a więc nie przejmujcie się tym. Kochani. Przede wszystkim dziękuję wam, rodzice, opiekunowie, że zechcieliście tych młodych ludzi przywieźć tutaj do nas, żeby się pobawili, poznały, co to jest sport wędkarski. To jest bardzo wielka rzecz. Wielu mówi, że ryby wyciszają, dają spokój. Dzisiaj rozmawiałem z jedną mamą, powiedziałem, że naprawdę to na to dziecko było bardzo zdrowotnie, że to jest bardzo go wycisza, jest za bardzo żywy, tu się wycisza. Wędkarstwo potrzebuje ciszy, spokoju, ale jednocześnie pokory. Skończyły się zawody. Ja wam powiem tak. Zróbcie wszystko teraz. Zostały te 2 tygodnie nauki. Zróbcie wszystko, żeby wasze oceny były jeszcze lepsze. A rodzice was inwestowali, bo będą wiedziały, że im się zrewanżujecie czymś. Szkoła jest najważniejsza. W drugiej kolejności jest oczywiście sport i wędkarstwo. Również albo inne przyjemności. Dlatego bardzo proszę, zróbcie wszystko, że w dniu zakończenia roku szkolnego będziecie rodzicom. Zobacz, mamo, tato, miałem 3, teraz mam 4. Miałem 4, teraz mam 5. Postarałem się na koniec. Tego wam życzę. Słuchajcie, każde zawody się kiedyś kończą. Każde zawody są od tego, żeby was wręczyć nagrody. Po to, żeby były nagrody, potrzebni są ludzie. Ludzie, którzy chcą nas wspierać. Dlatego podziękujmy wielkimi brawami. Wielki dzięki dla Pawła, Szeba Biskali zapraszamy. Komendy są naprawdę dobre, wielki dzięki, wspiera naszą młodzież, że naprawdę Paweł Czuba jest człowiekiem, który jego wspólnikiem też Sławka Obla też trzeba wymienić, tak? Oczywiście Sławka Obla też wymienia. Znacie wszyscy Wiktorię, taką małą, fajną dziewczynkę. Na Piskari wygrywa zawody, wczoraj wygrała, dzisiaj nie mogła. To wielkie dzięki ci, Paweł. Wielkie dzięki firmie Bimba, która zawsze coś tam nam da. Dzisiaj dostaniecie w prezencie po dobrym słowiku. No i dziękuję Komisji Młodzieżowej, że przygotowała te piękne nagrody. Pozwolicie... Słucham? Pozwolicie teraz, że na dzień dobry jest taki młody człowiek, który dzisiaj skończy pewne lata. Niech podniesie rękę, kto ma dzisiaj urodziny. Nie wszyscy proponuję. Chodź Kuba, chodź. Proszę, Kuba Jurkiewicz, zapraszamy. Dla ciebie od komisji sędziowskiej i komisji. Nie będzie przygotowanie. Słuchajcie, teraz oddamy głos sędziemu, który będzie czytał wyniki. Puchary i dyplomy wręczymy. Nagrodzą są pani sędzia do wyboru, tak? Jak z taką? Tak. Każdy z was zostanie. Będzie czytany dyplom? Będzie czytany. Dobrze. I pierwszy wybiera. Tylko Tomek. Udzielicie grupa. Dobrze, dobrze, okej. Pierwsze miejsce. Pierwsze, proszę, panie sędzio. Proszę. Jeszcze sędzia, który powie, że wszystko po porządku. Bardzo przyjemnie, proszę. Również bardzo dziękuję wszystkim za udział. Bardzo miło było popatrzeć, jak te małe krasnoludki tyczką to wyjeżdżały. To było super. Ta najmłodsza dziewczynka jest tylko ta w kapeluszu Marzenka, tak? I ten, co zrobił 2600. Ja ich nawet nagrałem troszeczkę w konsekwencji. To było miło popatrzeć na konsekwencję. Naprawdę, ja jeszcze nie wiedziałem, żeby takie małe cywilizacja do Lublina trafiła. Filmy robią. To słuchajcie, na następne zawody dla dzieci. Chcecie tego sędziego? Zawody myślę, że były w miłej atmosferze rozegrane, tam większych problemów nie było. No na 35 osób, które startowały wszystkie razem, 11 jest zerowych, no, ale to różnie wychodzi. W jednej sektorze 3, w drugim 3, chyba w tam 5. Teraz ogłosimy wyniki, zaczniemy od najmłodszej grupy. Od pierwszego miejsca zacznijmy. Dlatego, że są nagrody do wybierania, tylko dlatego. Bo oddaję, bo wyniki się czyta przynajmniej od czystego, prawda? Dobrze. Puchary każdemu wręczy nasz sponsor Paweł.
to jest puchar Piskari. Tu zostaliście część akcesorii Piskari. A więc Paweł, wszystkie puchary. Brawo na Piskari! Najgorsza grupa wiekowa do lat 12. Pierwsze miejsce z Kocka. Zuchora Witold. To ten mały, to tak ładnie wyjeżdżał, to tytko. Nie rezygnuj i jest wybór nagrody. Wybierz sobie ode mnie sławik. Sławik. Wybierz sobie sławik jeden. Który chcesz, który ci się podoba. O, ja też bym ten wziął. I nagroda, który jak to jest do wyboru, tak? I którą nagrodę? Nagrodę. Jeszcze ci pogratuluję. Gratuluję i życzę, żeby w przyszłym roku tak samo łączyć. Którą nagrodę ci pan wybiera? Pana decyzja, panie. Co ci podać? Może chcesz kołowrotek? Zobacz, tu jest kołowrotek. Wiaderko, nie. Wiaderko, bardzo uprzejmie prosimy. Witold! Jesteś zaszczycony, że wyglądacie jak pięknego życia. Brawa. Wyniki są nieważne, ważne są, że byli. Nie musimy podać mi. Drugie miejsce, dziewczynka, Zawierucha Jagoda. Chodź Jagoda do nas. Ja powiem dodam tylko, że Jagoda jest reprezentantką okręgu na olimpiadach młodzieżowych. Robisz systematyczne postępy. Dziękuję ci za wspaniałą walkę. Ale czytaj może jakiego koła. Jakiego koła? Mówił. Kaczu, gratuluję. Jeszcze chciałem wrócić, bo przepraszam, czytałem lista, ale wynik Witusia to był 3645. Jeszcze gazeta. To jest ponad dwa razy wyższy jak drugie miejsce 1720. Co to jest to? To jest dobrej klasy wędka. Ale bata? I bata. A to bata pewnie, no bo nam brakuje. Proszę bardzo. To muszę dbać. To jest piątka. No, bo nam brakuje kolejnego dodatkowego. Trzecie miejsce. Flaka Natalia, Lublin miasto. 1375. Mamy taki miło ci można ugościć, bo się zabiera. Chodź, wybierz sobie sławik. Tak jest. Wszystkie Natalie to fajne dziewczyny. Powiem wam krótko, tak zaczynała od takich małych. Natalia Jabłońska. Dzisiaj jest jedna z najlepszych w Polsce. Ma 21 lat i reprezentuje Polskę na zawodach typu mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy. A mówi Boże. Czytamy dalej. Ale go dorosłe. Czwarte miejsce. Niezrzeszony. Żona Weronika. Jeszcze się siatka. Niezrzeszona. Weronika, gdzie jest Weronika? 200 punktów w każdym miejscu. Może być siatka. Chodź Weronika do nas, tylko zasiłam tamtego pana. Zawodniczy taki niebieski ten. Kółeczko. O, ten pan cię podniesie. I do niego będzie kilka skopowy pewnie. Ja bym brał, o. Raczej dostałem siatkę. A, tak, mi się inny podobał, wiedziałem. I nagrodę dla ciebie. Wybierz sobie nagrodę. Ja co masz, na co masz ochotę? Trzymaj na ochotę. Tata wskazówki udzieli? Kupiłem od niego. I gazetę. Niech tata poczeka. Tato, naucz się, poradnie. Dobra, tato. Piąte miejsce. Poczytaj tą gazetę. Kamila Kalita, Krakowa. Przepraszam, Kamil. To ma 9. Chodź, i nagrodę sobie czytasz szóstego. Nie ma dyplomu. Teraz dobrze. Szóste miejsce. Bartkiewicz Maryka. Maryka! 850. Brawo! Gratulujemy ci. Pierwsze zawody. Walkę z Leszczem była wspaniała. Bo to się raczej nie upadło. Walkę z Leszczem, która była dyskutarzem, jak wyciągać Leszcza. Daj wam słowo. Nie widzę ile metrów. Ale to pewnie czwórka, piątka.
niebieskie, widzę już ten gaz niebieski z przygotowanym szyponem. Trudne miejsce, niezrzeszony, żona Antoni. Martek! No, to jest Antoni! Brawo! 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 Antek z podcastu, wielkie gratulacje. Wspaniały się by zawodnik. Kibicowałem ci trochę świetnie. Wybierzesz? To jest ona? Ja też. Ale odbierasz sobie. Odbierasz. Proszę, tata mówi, Bobaki, że masz. Ósme miejsce, Spocka. Obrośla Kuba. Gratulacje. Kurkę, piątkę, szóstkę. Dziesiąte miejsce, Skałecka Magdalena, Magda, Lublin. Brawo! Brawo! Który Magda wybierasz? Mniejszą czy większą? Ty mała jesteś, to weź większą torbę. Dobra. Czapka. Norma. 11 miejsce. Brawo! Brawo! Jakie byłem puchary za ostatnimi wysłuchiłem i że im się nie udało. Potrzebujemy przez rok, na pewno za rok nam wygrać. Proszę o ciebie. Proszę o pierwszy raz podoba ci się. Dwa gramy. Torbę. Za duży. Za duży? To choć wymienisz. Póki jest czas. Jeszcze książkę. No bo brawo. A 07? Dobra, utargowaliśmy się. Masz 07. Zakończyliśmy najmłodszą grupę. Teraz grupa średnia, 13-14 lat. Pierwsze miejsce grupy Lupy, Skałecki Karol. Brawo! Chodź Karol, zabierajcie go, wyszedł panu Morowskiego, pamiętaj, że on... Wybieraj się do samochodu. Gazetę weź. Gazeta to jest twoja. Jesteś młodym wędkarzem, bo to chodzi. Musicie mieli więcej. Gratulacje, chłopie. Drugie miejsce, Skoczka, Kus Patryk, 1230. Brawo! Ja nie pamiętam, kiedy ci to mam w drugim miejscu, zawsze było pierwsze. Ale teraz wyrosł. No musi być ten pierwszy raz. Ale gratulacje. Też wziął 0,7. Widocznie taki trend jest 0,1. Spokojnie, jak będziesz chciał, to już dostaniecie wszystko ode mnie. Trzecie miejsce, Gołębiowski Kasper, Lublin Elektrostal, 465 punktów. Ja mam tak samo, Pogratuluj siostrze. Czwarte miejsce to jest sukces. Proszę tak pokazać. Cienko długo, coś do grama. Cienko długo. Albo ten drugi poprzeczał. Ten smutny. Nie wiem. Piąte miejsce.
Piąte miejsce, Lubieńska Aleksandra, Lubin UP, 195. Pola ludu! A co tatu mówi? Kacper Jelcow jest pierwszy. Kacper Jelcow, brawo. Pierwsze zawody. Jakubie, walcz, to był taki to był sektor trudny sektor, a nic nie przebiegał. Ale nie przejechał. Onów, Miłuk, Kamil, 12. Kamil był 9, gratulujemy Kamil. 9 Kopiński Przemysław. Przemek. Tych dwóch. Ja rał opiekuna w kosztę teraz najstarsza grupa wiekowa 15-16 lat. Pierwsze miejsce nad Piotr Lublin Czuby 4800. Ale to się Mikołaj uzupełnił. Widać te leszyki. Walczymy z tym rzepem. I życzę powodzenia za tydzień.
Gratulujemy. Słuchaj, Krzysiu, ja się czuję dobrze przesiłany. Ty, Krzyś, ja, Krzyś. Ty masz nazwisko na K, ja mam na K. Witaj, KK. Tak jest. Będziemy trzymali o tak kciuki Krzyżowa. Jedno za Krzysztofa, a drugie za K. Która ci pasuje? Czwarte miejsce, Sikora Mateusz, Skowska, 3,495. Czyli inaczej ubrajcie, czasami identycznie ubrajcie. Piąte miejsce, również Skowska, Jurkiewicz Jakub, 2900. Patrz, Wila, to ty byłeś tam tak daleko i wróciłeś? Napisz mi mapkę, jak będę to był surprise, to będzie fajne. 07. No bardzo. Wystarczy Piskali, tak? Dam radę, bo to co jest tam. Dzięki bardzo. Ale w tych Wilku przybyło. Gratuluję. Gratuluję. Bo się obraźli. Pan sędzia jest na wywiesie. Ja cię na koniec wyściskam. Siódme miejsce. Lipniak Mateusz, Lublin Haczyk, 1260. Na koniec musisz uściskać sędziego głównego poprzez objęcie ostatnich. Czy jest ktoś, kto nie dostał nagrody? W przyszłym roku. Tam już nie liczy. Słuchajcie, jeszcze raz dziękuję za pracę Komisji Młodzieżowej. Dziękuję pani sekretarz. Dziękuję Pawła za to, że przybył, że zasponsorował, że był przy tym dekoracji. Przy tej dekoracji Wam kochani życzę szczęśliwego powrotu do domu. Do miłej wakacji. Wszystkiego dobrego. Brawo! Do tego roku na pewno.